Cześć! Witam Cię w kolejnym przeglądzie moich znalezisk z Lubexu. Jeżeli jesteś ciekawy, co udało mi się upolować w tym tygodniu, to zapraszam do oglądania! W poniedziałek pierwszą rzeczą, którą znalazłam, była taka mała kosmetyczka Furly ze skórki w super stanie. Kosztowała z wagiem może piątala. Co mogę więcej o nim powiedzieć? Praktyczna rzecz. Można wrzucić tam trochę jakiś pomadek albo puder i wrzucić do torebki. Nigdy nie mam takich rzeczy i jak mam dużą torebkę, po prostu wszystko lata mi luzem, więc to jak najbardziej mi się przyda. Już pokazuję Ci to z bliska. Kolejna poniedziałkowa rzecz to ten kaszmirowy sweterek z pięknymi guziczkami od Sportmax, czyli pod linii Max Mary. I on z wagi kosztował 30 zł, albo 20, 20 chyba. W każdym razie ma przepiękne guziki i 100% kaszmir, więc uważam, że warto. A przy okazji zdradzę Wam, co się wydarzyło w tym tygodniu. Cały czas, od paru lat kupowałam rzeczy Max Studio i byłam przekonana, ktoś mi zresztą o tym powiedział, że Max Studio to jest jakaś tam jedna z wielu podlinii Max Mary. Okazało się, że nie. To w ogóle jest jakiś coś na zasadzie sieciowy jakiejś takiej i po prostu całe życie byłam w błędzie i kupowałam coś jako Max Mary, a to Max Marą nawet nie było. Więc no, zapamiętajcie to. Max Studio to nie jest Max Mara. Max Mara Studio to jest Max Mara, ta najlepsza. A Max Studio to nie Max Mara. A to już pokazuję Ci na sobie i z bliska. Kolejna rzecz to ta śliczna jedwabna spódniczka. Nie znam firmy, to jest jakiś tam Chris. Wzięłam ją tak naprawdę ze względu na kolor i no dlatego, że jest jedwabna. Ma bardzo ciekawy fason. No jest mi trochę za duża, ale tak szczerze to wzięłam ją z przeznaczeniem zrobienia z niej poszewki na poduszkę. Więc no, może podziałam coś w tym kierunku. I już pokazuję Ci ją z bliska. Kolejna rzecz została kupiona tylko dlatego, że jest praktyczna. I to jest kolejna moja tego typu siatka. Wiecie, takie vintage na kartofle z lat 80. Tak mi się kojarzy, że babcie chodziły z takimi siatkami po ziemniaki.
W każdym bądź razie jest bardzo pojemna i wytrzymała. Ja swoją gdzieś zahaczyłam i rozdarłam, miałam czarną taką. I za każdym razem teraz jak widzę takie coś w lumpie, to to biorę, bo to kosztuje niewiele, a naprawdę się przydaje, chociażby do noszenia właśnie ciuchów z lumpa. I kiedy to kupiłam, od razu w poniedziałek zapakowałam rzeczy z tylu lumpeksów, to i tak wróciłam do domu. Co mam? Pokazać Ci to z bliska? No cóż, pokażę Ci i już. Kolejna moim zdaniem ultra ciekawa rzecz. To jest taka super maxi sukienka Diesla. Jest w świetnym stanie. Dlaczego jest bardzo ciekawa? Bo ma bardzo głębokie te rozporki z boku. Praktycznie nie założy się do niej 90% majtek. To muszą być jakieś super małe majteczki, które nie będą z boku wystawały. Ale jest w świetnym stanie i to naprawdę czuć, że to jest fajny gatunek materiału. To jest bawełna. Kosztowała może z 15 zł z wagi. Jest bardzo leciutka. I już pokazuję Ci to z bliska i na sobie. Ostatnia rzecz z poniedziałku była mega ciężka, kosztowała 80 zł z wagi. To jest taki gruby jeans. I w sumie nie dziwi mnie, że nikt tego nie wziął przede mną, bo znalazłam to naprawdę długo tam po dostawie. Ale to naprawdę waży tonę. I już pokazuję Ci, co to jest. To jest sukienka Isabelle Moreau. Model nazywa się Toby. Tu znalazłam na jakichś modelkach, już Ci pokazuję. Ona przypomina taki kombinezon, nie wiem, kombinezon lotniczy, roboczy, nie mam pojęcia. No w każdym razie jest w stylu takiego kombinezona jakiegoś. Nawet trochę wygląda jakby miała nogawki. Jest strasznie długa i strasznie ciężka, ale jest też w idealnym stanie. Moim zdaniem nikt jej nigdy nie nosił. Naprawdę jest fajnie. Nie, ktoś ją nosił. Wiesz dlaczego? Bo pachnie perfumem. Takim, którego nie lubię. Jest to prawdopodobnie jakiś rodzaj czegoś drogiego i mydlanego. No nie wiem, załóżmy Chanel 5, to jest taki zapach ciężki i babciowy. Tylko czemu ktoś miałby łączyć Chanel 5 z taką sukienką? Już pokazuję Ci to na sobie i z bliska.
miałam wychodzić jeszcze na wieszaku z rzeczami z przymierzalni, rzuciło mi się w oko to. Taki zwykły basic. Ojej, ładnie pachnie pranie. Właśnie zjęłam to ze sznurka po prostu. I to też jest Isabel Marant, ale z tej niższej linii Etuli. I to po prostu taka prosta bawełna. Myślę, że to będzie fajne do naprawdę wielu rzeczy do wykorzystania. Ale pachnie. Szkoda, że nie możesz tego powąchać. Już pokazuję Ci to na sobie i z bliska. A, zapomniałam dodać, że ta koszulka kosztowała jakieś 7 zł. We wtorek odwiedziłam dwa lumpy, w pierwszym nie znalazłam nic. I w sumie wszyscy narzekali, że był do dupy towar. W takim osiedlowym znalazłam sukienkę, która jakby przeczy temu, co ciągle powtarzam. Czyli, że nie kupuje się czubek w lumpach. Jest to taka piękna sukienka z Zary. Nie dość, że przeczy temu, że nie kupuję w sieciówkach, to jeszcze jest w 100% z poliestru. Ale jest naprawdę piękna. Maxi. Pokażę Wam tutaj gdzieś zdjęcie, jak wyszło, bo pewnie na filmie to aż tak bardzo się nie odda. Ale jak właśnie ubrałam ją i zrobiłam zdjęcie na sobie, jest po prostu mega. No cóż. Aha, ona była z wyceny za 45 zł, więc to moim zdaniem drogo jak na plastikową Zarę. Ale no, jakoś nie mogłam jej odpuścić. Widziałam ją już w niedzielę na zdjęciach z tego lumpa, że będzie. Na dostawie w poniedziałek. W poniedziałek jej nie znalazłam. I weszłam we wtorek i właśnie jakaś pani ją przymierzała i tylko się czaiłam, czy ją odłoży. No, udało się. I jest u mnie. Więc już pokazuję Ci ją na sobie. W środę miałam lekki kryzys związany właśnie ze znalezieniem czegoś, co było bardzo zniszczone. Mimo wszystko chciałam to kupić, ale z wagi kosztowałoby 100, 95 zł. Przy kasie zapytałam, czy z racji, że jest zniszczone, mogę liczyć na jakąś obniżkę. W niektórych lumpach warto zapytać, bo czasami właściciele sprzedają tanie zniszczone rzeczy, bo wiedzą, że po prostu to się nie sprzeda. I tak oto był to płaszcz Valentino. Tu gdzieś mam zdjęcia w nim z lumpa i metki, gdybyście mi nie wierzyli. Ale był tak zjedzony przez mole po prostu masakrycznie. No nie miało to sensu. Nie miało to sensu, bo było to bardzo widać. Był wyżarty pod kołnierzem, to jeszcze można było schować, ale był wyżarty też tu na ramieniu.
Na wysokości tyłka był wełniano kaszmirowo jakiś tam, już nie pamiętam. Ale najgorzej, że z przodu, no ja z reguły jak noszę płaszcza, chodzę rozpięta, a on z przodu, tak właśnie tu na wysokości piersi, był tak wyżarty, że normalnie tam było drążone tyle tuneli, to wyglądało jakby było zrobione specjalnie, szczerze mówiąc. A zobacz sobie zdjęcia, jak on był zniszczony. No i z wielkim bólem go zostawiłam. Tu gdzieś wrzucę może jakiś filmik, jak go przymierzałam, bo pokazywałam właśnie mojemu mężowi, jak to wygląda. No ale jeszcze na odchodne, kiedy już miałam wyjść z pustymi rękami, zauważyłam, że ktoś odwiesił taki sweterek. To jest 90% kaszmir i 10% wełna. I to jest vintage sweterek made in Japan, Matsuda. To jest japoński projektant, który jest jakby studiował na przykład na jednym roku z Kenzo Takadą i z innymi wielkimi projektantami Japonii, jest wymieniany w japońskiej czołówce właśnie mody. No, niestety trafił mi się basic. Ale zobaczcie sobie, po ile sprzedają się właśnie vintage'owe ciuchy tego projektanta, na przykład to albo to. No, tak jak mówię, ja mam basicowy sweterek, ale jest tak milutki i mięciutki. Ktoś powiedział mi, że jest sfilcowany, ale nie. On jest specjalnie z takiej wełny parzonej właśnie. Nigdzie nie znalazłam informacji o rozmiarze w tym swetrze. A jeszcze pokażę Ci z bliska, jakie ma piękne guziki. Ale że tak fajnie właśnie przez ten kołnierzyk do jakiejś takiej plisowanej spódniczki by to fajnie wyglądało. Nie mam takiej. Mam nowy cel lumpeksowy. Plisowana spódniczka. Czarno-biała najlepiej. Podsunęłam sobie sama kolejną chorobę do głowy i będę teraz chodzić szukać plisowanych spódniczek. A tymczasem to z wagi kosztowało 18 zł i już pokazuję Ci to z bliska i na sobie. Nic. Trafiłam tylko spódnicę Helmuta Langa, która chyba była podróbką, a poza tym była strasznie droga, bo kosztowała 48 zł z wyceny, więc na moim zdaniem nie było warto, zwłaszcza, że nie była jakaś super piękna. O, zobacz, wyglądała tak. W każdym bądź razie opowiem Wam teraz historię rzeczy, która leży przede mną. We wtorek właśnie, ale to było chyba w poprzednim tygodniu? Tak, to było w poprzednim tygodniu. We wtorek w poprzednim tygodniu przechodziłam koło, w lumpie, koło takich koszy, gdzie są ręczniki, pościele i takie inne duperele i leżało tam coś. Czasem zaglądam do takich koszy, ponieważ kiedyś moja córka znalazła w takim miejscu torebeczkę Cartiera, taką małą, taką. I no, czasem tam przejrzę już na końcu. I przechodząc zobaczyłam, że leży tam coś, co skojarzyło mi się z zasłoną prysznicową w odciski butów jak Martensy. Jeżeli obserwujesz mnie gdzieś tam na Instagramie czy na Facebooku, to już wiesz, o czym mówię. I nie wzięłam tego. Potem pod kolejnym lumpem usłyszałam, że kupił to mój znajomy i kupił to za jakieś 20 zł, a to było to. I jest to Adidas i Jeremy Scott wiosna lato 2011. Kiedy znalazłam zdjęcia tego właśnie na wybiegu na facecie,
Pomyślałam sobie tylko, czemu ja nie zaryzykowałam i nie wzięłam tego do rąk. No i zaczęłam dręczyć właśnie tego znajomego i pisać do niego, że potrzebuję to odkupić. Sprzedał mi to, zarobił sobie troszkę na mnie trochę piek tyłek, że nie kupiłam tego w lumpowej cenie, ale mam. Jestem mega zadowolona, jest to naprawdę świetna rzecz. Uch, no co więcej mogę powiedzieć? Jest troszeczkę podniszczony, no wiadomo, ma trochę lat i no pewnie przeszedł jakąś długą drogę w tym lumpie, albo ktoś po prostu trzymał to zwinięte w szafie i nie szanował tego, a to jest tylko poliester, więc no ma jakieś tam wady, ale szczerze jak to zakładam, w ogóle tego nie widzę. A już nie mogę się doczekać, aż to założę, żeby pokazać Ci to na sobie. W każdym razie, tak jak kurtka Jill Sander, którą mam i do tej pory nie doszłam z nią do pralni, ma taką kieszonkę w środku, którą można zwinąć, schować, zapiąć i robi się z tego taka poręczna nerka i nie trzeba się w tym kisić, kiedy robi się za gorąco lub przestanie padać deszcz. Wydaje mi się, że przechodzę w tym całą wiosnę. Chyba widać, że mnie to ekscytuje. To jest świetne. To jest naprawdę świetne i cieszę się, że udało mi się to odkupić, bo chyba nie mogłabym przestać o tym myśleć. Więc już pokazuję Ci to z bliska i na sobie. Już wszystko z moich lumpowych znalezisk z tego tygodnia. Jeżeli uważasz, że warto, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał, a wtedy na bieżąco dostaniesz powiadomienie, kiedy tylko wrzucę coś nowego. Jeżeli uważasz, że coś Ci się spodobało, koniecznie napisz o tym w komentarzu. Bardzo lubię czytać od Was komentarze. I wspomnij też, czy Tobie udało się w tym tygodniu znaleźć coś ciekawego. Jutro wrzucę też film z odpowiedziami na Wasze pytania. Który już w zasadzie mam gotowy, więc będzie ciekawie. Koniecznie obejrzyj i zostaw coś po sobie pod spodem. I co? Do zobaczenia!